Siemanko, z tej strony Rolec, witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zajmiemy się latareczką od True Knight'a. Jest to latareczka True Knight TH02. Tak się prezentuje jej pudełeczko. Także przejdźmy sobie do jej unboxingu, ale jeszcze przed tym unboxingiem zapraszam serdecznie do opisu filmu. Znajdziecie tam również takie koszulki właśnie i wasze foteczki będą mogły być przed intrem materiałów. Także miłego oglądania mordeczki. No więc witam was w unboxingu. Tak się prezentuje opakowanie z każdej strony. No i dobra, otworzymy sobie. Tylko momencik, zaraz rozkminię, z której to się strony otwiera. Chyba... o tutaj, dobra, mam. A więc w zestawie znajdziemy taką fajną latarkę w kolorze czerwonym. Znaczy latarkę bardziej, czołówkę bym to nazwał. Proszę bardzo. Tak się prezentuje z każdej strony. Odkładamy ją na boczek. Dalej znajdziemy zapasowy uchwyt na głowę. Jeżeli nam się tamten silikon porościera, czy tam cokolwiek, możemy sobie przełożyć latarkę w nowy, także sympatycznie. Dalej mamy instrukcję obsługi, kładziemy na bok i na samym końcu kabelek, chociaż nie na samym końcu, bo tam coś jeszcze jest. Także mamy kabel do ładowania, jest to standard micro USB. Dalej mamy takie ostrzeżenie po chińsku, także ok, spoko. Wysysaczkę wilgoci. Co tu dalej? Zapasowe uszczelki. Oraz na samym końcu, chyba to jest warianty kart, dobrze mówię? Dokładnie tak. Więc rzucamy na bok i to jest cały zestaw tej czołóweczki. Jeszcze wam ją pokażę z bliska. Tak wygląda. Tutaj mamy włącznik, wyłącznik, zmianę trybów, port do ładowania. Od góry mamy logo. Od tej strony mamy zakrętkę, możemy dzięki temu akusa wyjąć, ewentualnie wymienić lub naładować zewnętrznie, jak ktoś chce. No i mamy uchwyt na głowę, dzięki czemu możemy sobie czołówkę po prostu zamontować na głowę. No sama już nazwa, że czołówka, no to chyba logiczne, że będziemy sobie ją zakładać na czoło. No i tak to wygląda. Sobie zobaczymy teraz specyfikację, w tym celu zajrzę do instrukcji. Tylko tutaj widzę po chińsku, także raczej tych hieroglifów nie rozszyfruję, no więc przechodzimy na instrukcję po angielsku. Tu są, o, technical parameters, także mamy to. Mamy tutaj diodę X-Hub, ojej, telefon mi zadzwonił, sorki widzowie. Mamy tutaj diodę XHP50, jest to dioda LED. Reflektor orange, czyli pomarańczowy. Co tutaj dalej? Materiał to jest aluminium, ale to tutaj raczej nie powinno was interesować. Znaczy, no może jak was interesuje, zapauzujcie sobie, wszystko widzicie, możecie sobie poczytać. A z tych ważniejszych to posiada ona 6 trybów, czyli turbo, high, medium, low, firefly, SOS. Co tutaj dalej ciekawego? Ma ona maksymalny dystans 118 metrów świecenia. Jest odporna na upadek z 1,5 metra i wodoodporna na standard IPX8, czyli do 2 metrów możemy sobie z nią pływać i jej się nic nie powinno stać. Jeśli chodzi o sygnalizację naładowania baterii, no to jeżeli mamy 1-10%, to się mryga czerwony. Jeżeli od 11 do 20, no to świeci się po prostu czerwony, a nie mryga. 21-100 to mamy niebieski. No i to jest w sumie tyle. Tryby przełączamy przytrzymując po prostu guzik, a więc po prostu przejdziemy sobie już do tej latarki. Zobaczymy, czy od razu można włączyć. Nie, czyli musi być jakieś zabezpieczenie na akumulatorze lub po prostu nie był dokręcony. A więc akumulatorek, jaki mamy w zestawie, jest to od True Knight'a 1100 mAh. Taki śmieszny, malutki akumulatorek. Możemy go wyjąć, naładować zewnętrznie lub też ładować go od razu w środku czołóweczki dzięki temu porcikowi micro USB. A więc, żeby nasza czołówka działała, to dokręcamy sobie tutaj zakrętkę i powinna teraz działać. No i oczywiście działa, więc w tym celu, żeby to ładnie pokazać, wyłączę doświetlenie i przytrzymując mamy tryb Firefly, przytrzymując mamy wyższy, jeszcze wyższy, jeszcze wyższy i teraz znowu wracamy na minimalny. Przytrzymując, znaczy klikając dwa razy szybko, włączamy tryb turbo i znowu klikając dwa razy szybko, nie ma stroboskopu, a nie ma, momencik, jeszcze zajrzę do instrukcji, co tu są za tryby, momencik, to jest mały tryb, większy, jeszcze większy i mamy turbo, high, medium, low, firefly i SOS.
Czyli teoretycznie powinien się włączyć SOS, jak... Raz, dwa... A! Dobra, włączył się, udało mi się trzy klikiem go włączyć. Czyli teoretycznie mając tryb turbo i klikając dwa razy powinno się włączyć, lub po prostu trzeba kliknąć trzy razy. No i jak widzicie, latarka, znaczy czołówka nadaje nam sygnał SOS. No i tak to wygląda. Także bardzo sympatyczne. No i tutaj, jak widzicie, przycisk jest podświetlany. Jeżeli świeci się niebieska, znaczy, że jest naładowana na fulla większość jest po prostu od baterii naładowana. Także włączymy z powrotem tryb turbo. No i naprawdę świeci ona mega sympatycznie, mega mocno. Także widzimy się w, że tak powiem, testach bojowych. Witam serdecznie. Może nic nie widać, ale już widać. Testy czołóweczki bojowe. Jesteśmy w klasycznym miejscu, gdzie zazwyczaj testuję właśnie fanty od True Knighta. Także to jest niski tryb, znaczy no w sumie nie najniższy, najniższy jest taki. O proszę, harboła widać, kawałek dresu widać, także na tym trybie można spokojnie spacerować, bo znaczy powoli dreptać bardziej niż spacerować, bo wszystko ładnie widać, czytać mapę można, książkę ewentualnie z bliska, jak ktoś się uprze. No i jest sympatycznie, dobra, włączamy większy tryb, no i tutaj już widzimy, no ja widzę dość dobrze, na odległość około 50 metrów. Dość dobrze, no widać po prostu, jest ok, daje radę. Zwiększymy tryb, no już nawet kamera bardziej to ogarnia, o proszę. Teren jest bardzo ładnie oświetlony, bez kitu można już komfortowo, o nawet tam jest znak drogowy, to nawet pokażę wam te tryby na znaku drogowym. Najmniejszy, o, no nie widać tego na znaku. Teraz większy, o teraz już ja widzę, kamera nie wiem jak to tam wygląda. Dobra, zwiększamy na jeszcze większy, a teraz to już na pewno widzicie. O, no i jeszcze większy, a nie, to już jest, to już jest mniejszy, czyli to jest, o teraz jest jeszcze większy, proszę bardzo. No i dwa razy włączamy tryb turbo, nie wiem dlaczego się wyłączył, na chwilę się załączył, o i nie mam pojęcia dlaczego przygasł. Może coś z baterią albo coś. Mam ten sam problem właśnie z innym True Knightem, że tryb turbo się włącza i po chwili przygasa na najwyższy poza turbo. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale trudno. No i jak klikniemy dwa razy szybko i znowu, oj, no. I teraz przytrzymamy. Oj, no i jak to, jak się ten tryb SOS włączało? Dobra, nieważne. W każdym razie teraz się chyba włączył tryb turbo, o. I teraz się nie wyłącza ten tryb turbo, dobra. Czyli po prostu źle go włączałem albo coś. Ale mamy ten tryb turbo i tak to wygląda, widać wszystko ładnie, pięknie. Jak chodzi o tą czołówkę, to ona ma ten, tą odporność na 1,5 metra, więc zrzucimy ją z wysokości mojego pasa, to nie powinno być wyżej niż 1,5 metra. No i ją troszkę szarpniemy do przodu. O, upadła. No i proszę bardzo, nic jej nie jest, wystarczy ją w domu opłukać z piasku, jak się upierniczy. Rzucimy nią teraz trochę mocniej, o, nic jej się nie stało, jak widzicie. No i pewnie powiecie, no jak możesz testować latarkę o Jezus, na piasku, jak to jest mięciutkie i tym podobne. Otóż macie rację, ale zazwyczaj jak chodzicie po lesie z latarkami i tym podobne, to ona spada właśnie na piasek, błoto i tym podobne, a nie na beton. Ale żeby nie było, że test jest nierzetelny, to rzucamy również na beton. Nic jej nie jest. Ewentualnie się może poobdzierał lakier czy coś. Proszę bardzo, rzucamy nią. Jeszcze raz. Nic jej nie jest. Nawet nie przygasa od uderzenia. Także jak widzicie, jest wszystko legit. No i świetnie. Wystarczy ją w domciu opłukać i będzie dalej działała. Także tak ona oświetla tutaj teren. No i wyłączamy ją elegancko. Dioda jeszcze przez chwilkę się świeci. Wygasa. No i to wszystko. Jeszcze w domu wam pokażę, jaką myję. Ewentualnie czy się porysowała. Dobra, odpalimy może jeszcze raz, rzucimy nią troszeczkę potężniej z maksymalnej wysokości, czyli na wyciągnięcie mojej ręki to będzie około, no ja mam 1,83 m, więc bez mojej głowy no to z 1,50 m będzie, no może troszkę niżej z klaty, albo dobra, jak testować to testować z wysokości głowy, prawie 1,83 m, rzut, no i żyje, nic jej nie jest. Także test jak najbardziej uważam za rzetelny, latarka świetna, bardziej czołówka. No i po powrocie do domu widzimy już jakie są, że tak powiem, mini uszkodzenia latarki. Po prostu troszeczkę się poobdzierała. Z tej strony tak to wygląda, z tej strony tak to wygląda.
No i tutaj jeszcze mamy leciutkie zniszczenie, chociaż nie widać tego. A dobra, tutaj troszeczkę lakier się obtarł. No i to tyle tak naprawdę. Teraz po tym wszystkim, co się wydarzyło, wystarczy ją opłukać. No i jest czyściutka. I możemy sobie ją włączyć, że działa, nic się nie zepsuło. Także dzięki za oglądanie i na razie.